No. Nie wiem, czy mi się uda zrobić zdjęcie. Pieski dają taką fajną, bezwarunkową miłość. A młodzież musi się jeszcze nauczyć. Ale zobaczcie, jak to auto przed nami jedzie. Wiecie, że ludzie więcej jedzą. Ale wiecie, fast foody to oni umieją robić, no popatrz. Będzie dobrze. Idziemy na wycieczkę. Tak, teraz codziennie robimy sobie wycieczki nad ocean. Muszę wam powiedzieć właśnie, że często tak jest, że jak przyjeżdżamy w jakieś miejsce, to nam się na początku nie podoba. A potem stwierdzamy, że w sumie fajnie jest. I tutaj w tym miejscu tak samo. Najpierw nam się nie podobało. Na pewno też dlatego, że przyjechaliśmy z takiego ładnego miejsca, a tutaj tak nagle było po prostu dziko. Ale stwierdziliśmy właśnie, że ta wolność, o której wspominałam wcześniej, jest bezcenna. I w sumie, że wcale nie jest tutaj tak brzydko po prostu. Więc jak już człowiek się oswoił do tych budynków, które tutaj takie obskurne stoją i przestał zwracać na to uwagi, to sama natura, jak popatrzycie dookoła, no jest tak całkiem sympatycznie. Może tak jak mówię, no nie zwala z nóg. To nie jest tak jak piękne tureckie plaże, ale jest wystarczająco dobrze. I w oceanie można się pokąpać, co tutaj też bardzo rzadko się zdarza, wiecie, bo jechaliśmy przez długą, po prostu przez wybrzeże, prawda, tysiące kilometrów i mało jest miejsc, gdzie można w oceanie naprawdę się wykąpać. Bo albo fale są za wysokie, albo w ogóle nie można wejść, albo woda bardzo brudna. I po prostu, no różne takie, że po prostu nie dawało rady, więc ja byłam bardzo niepocieszona, bo ja uwielbiam kąpać się w morzu, tudzież oceanie. No i tutaj jest to możliwe, więc to ogromny plus. I to już jakby wpłynęło na to, że nam się tutaj zaczęło bardzo podobać. Tak więc zaraz może zrobię parę ujęć w akcji. Tutaj po jednej stronie jest taka króciutka, ciepła woda, a po drugiej stronie jest od razu strasznie głęboko. I co? Nie przyłączysz się do zabawy? O, poczekajcie. Happy Family. Poczekajcie, chodź tutaj, Bella. Nie wiem, czy mi się uda zrobić zdjęcie, ale jakie by było piękne. Kładziesz się, Tobi? A Tobi się rozłożył po prostu. No, Tobiasz. Bardzo. Tobiaszek rozłożony. Co? Tak więc nie będzie pięknych, rodzinnych zdjęć, bo po prostu każdy z nich ma jakieś swoje własne, wiecie, widzi mi się. A muszą mówić. No, gwiazdy internetu, co z nich nie będą, no. Tobi, nie będziesz gwiazdą Instagrama, bo Bella to już została gwiazdą. O, tak, to jest nasza królowa Bella, która wie, jak pozować. A młodzież musi się jeszcze nauczyć. Dawaj, Bella, chodź. Bella poszła się wykąpać, oczywiście ja nie nagrałam, bo niedźwiedź rzucił patyk. I Tobi też często za patykiem pójdzie, ale szybko wyskakuje. Fajnie by było, jakby lubiały pływać. Weź, wiesz co, rzuć jeszcze raz, nie? Nie tu, do wody miałeś rzucić. No. No super! Chodź tu, Dawid, dawaj, chodź. Dawid. A,
Tobi to, wiecie, kawał psa będzie, no on nie będzie taki duży, taki średniak, około 20-25 kg on będzie miał. Tak więc taki większy pies to powinien pływać bez problemu, nie? Bo wiecie, małe psy, no boją się wody, bo to jakaś fala czy coś, to łatwo je, o, zmiecie, super. Pięknie, pięknie. Wiecie co, ja to bym chciała przejść na ten drugi kawałek plaży, bo po tym kawałku plaży tam nikt nie chodzi. Na pewno będą fajne muszelki, ale chciałabym przejść z aparatem, więc jakby nie zamoczyć się cała. Ciekawe, czy mi się uda. Nie wiem, jak tu jest głęboko, więc nie lubię wchodzić do takiej wody, co nie wiem. A niedźwiedź nie chce iść, więc muszę iść sama. No. Zaraz spróbuję. Zobaczę, czy to się uda. No, tamtędy się nie udało, więc ja spróbuję tu, bo widzę taką mieliznę, ale tam znowu wygląda, jakby było głęboko. O, zobaczymy. Strasznie tutaj wzburzona ta część jest, wiecie, daje i pełno wodorostów. Ja bardzo nie lubię wodorostów. No i mam. A co ona wróciła tutaj? Ojej. Poprosiłam niedźwiedzia, żeby ją już zabrał tutaj z plaży, bo chciałam ponagrywać, co udało mi się znaleźć. Poczekaj, bo ja jednak nie byłam w stanie tam przejść. Musiałam zostawić telefon i po prostu przepłynąć. I popatrzcie, co nazbierałam. Właśnie nazbierałam przepiękne muszelki. Bardzo fajne są, podobają mi się bardzo, bo i mają fajne kolory. Każda jest nieco inna. I też są no takich sporych rozmiarów, nie? No u nas nad Bałtykiem takich nie ma, tak więc chciałam wziąć sobie kilka na pamiątek i kilka po prostu rozdam znajomym, będzie fajna dla nich taki prezent, prawda? Lubię takie, wiecie, własnoręcznie wykonane lub znalezione rzeczy, tak więc jest dużo takich właśnie stożkowych muszelek, które są mniej lub bardziej wybarwione, na przykład ta jest troszeczkę bardziej wybarwiona. Te właśnie, tak jak mówiłam, wszystkie mają takie podobne wzorki, ale znowu też każda jest inna, ale też zdarzają się, że mają takie różne kolory, każda jakaś tam inna. I też są fajne właśnie jeżowce. Ja już wczoraj znalazłam parę takich jeżowców, wszystkie są zielone. Ale naprawdę mi się bardzo podobają, tak więc będą miłym takim prezentem dla jakichś najbliższych osób. Plan na dziś, wizyta u weterynarza. Wreszcie żeśmy odczekali swoje, już nie mogliśmy się doczekać i dzisiaj jest dzień, kiedy możemy pojechać na kolejną wizytę i to będzie ostatnia wizyta tutaj w Senegalu i będziemy już mogli jechać i jeszcze jedna wizyta nas czeka, ale to już możemy zrobić w Maroku, a właściwie nawet musimy zrobić w Maroku, bo
potrzebny nam będzie taki health certificate, taki jakby świadectwo zdrowia, które jest ważne tylko 10 dni, tak więc możemy w 10 dni tam nie dojechać, nie chcemy tak sobie nakładać takiej, wiecie, pętli na szyję, więc po prostu zrobimy to już w Maroku, tuż przed granicą i będziemy próbowali przekraczać granicę tam. Natomiast dzisiaj nie przekroczymy, nie wyjedziemy z Senegalu, bo jesteśmy za daleko od granicy, więc możemy tylko dzisiaj jechać do weterynarza, zrobimy zakupy ostatnie jeszcze tutaj w Senegalu i podjedziemy, może tak w kierunku granicy, zobaczymy jak się uwiniemy, która będzie godzina. I jutro rano wstajemy i jutro na pewno tą granicę przekroczymy. Tak więc dzisiaj pani weterynarz da drugie szczepienia dla naszej małej Afri. Te takie dla szczeniaczków szczepienia, tak więc już będzie komplet. I będzie można poprać krew do tego nieszczęsnego miareczkowania. Bo już minęły 3 tygodnie od szczepienia na wściekliznę, więc można będzie wysłać, ale już nie będziemy tutaj siedzieć i czekać na te wyniki, tylko już pojedziemy w stronę granicy z Hiszpanią. Musimy przejechać przez tą nieszczęsną Mauretanię. Ach, nie wiem jak to będzie na tych granicach, to były dwie najgorsze dla nas granice w tą stronę. Bardzo jesteśmy ciekawi jak będzie z powrotem, no ale co, nie ma innej drogi i musimy tamtędy po prostu przejechać. Zobaczcie jak to auto przed nami jedzie, jakie ma fajne światła. Dobrze, że jeszcze u góry ma to światełko stopu. Ale kierunkowskazów nic nie ma, nie? A gdzie to było? A, z tej strony żeśmy dojechali. No, 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 rozumiem. Dobra. No to okej. Jesteśmy na miejscu. Afri! Gotowa? No idziemy! Tak? To ty idź na spacer, a ja idę. Chodź, Afri, idziemy. Chodź. Chodź, maluszku. Tak, idziemy. Chodź. O! My idziemy z Afri same. A niedźwiedź pochodzi z młodzieżą. Dzisiaj to powinno dość szybko pójść. Jakby ktoś potrzebował, to gorąco polecamy. Gabinet nazywa się Amizades Clinic. Amizades. Zresztą jakby ktoś chciał, to dam dokładne dane. Ona się tak boi, taka kruszynka malutka. Nie, bo się będzie dobrze. O, się ktoś nie wyspał, tak? Nie wyspałaś. Nie bój się, kochany. Nie, bój się, nie bój. Nie? Będzie dobrze. Okej. Ready? Let's go. Okej. Afrykanka. No to poszło szybko i można powiedzieć bezboleśnie. I jedziemy do sklepów. Mamy nadzieję kupić namiot. No, zobaczymy, zobaczymy. Czekaj, to jest jakiś takeaway, a ja muszę coś zjeść, bo mnie zaczęli. No to, no ja też bym chciała, ale ja bym najlepiej chciała te pierogi. Zobacz co mają.
Zobaczymy. Byleby szybko. O, pachnie ładnie. Ciekawe, co tu mają. A ja bym się nie kierowała tym, co oni mają na tych tam. Mam jakieś różne nadzienia. O, proszę, jaki piękny klimacik tutaj na górze. Wiatraczek chodzi. No, jest chłodno, tak więc spoko. Musimy jeść tu, żeby psy nie widziały. A swoją drogą przypomniało mi się, czy wiecie, dlaczego McDonald'y są pomalowane na żółto? Żółto-czerwono, nie? Wszystko jest żółto-czerwone w McDonald'ach, nie? Dlatego, że udowodniono, że kolor czerwony wpływa na apetyt, że ludzie więcej jedzą. Wow, taka Francja elegancja, nawet żeśmy na talerzu dostali. No, co jak co, ale wiecie, fast foody to oni umieją robić. No popatrzcie, ile fajnych rzeczy jest w środku. Są frytki, pomidor, cebulka pokrojona, naprawdę i bardzo smaczne, bardzo smaczne. No i wiecie co? Tu jest tak samo jak tam, że są tylko ciuchy, no tam o, jakieś rowerki, ale po prostu wiecie, o, taki sprzęt jakby można powiedzieć personalny, nie? Tam co oni są, jakieś sporty mogą uprawiać, a nie ma tak jakby namiotów i takich innych rzeczy, oni po prostu nie mają kultury kampingowania. Tam też są rzeczy do rowerów różne. No i dupa. Patrzcie, nawet mają sprzęt taki o, bieżnie różnego rodzaju. Jakieś ławeczki, o. O, tam jakieś maty są. No ale co z tego, że są maty? Jak my namiot potrzebujemy? Cholera. W Turcji to by nie było problemu, bo w Turcji wszyscy pod namioty, kurczę, wszędzie normalnie, nawet w Iranie. Nawet na plaży oni takie pikniki lubią sobie robić i lubią sobie rozstawić, nawet nie zostają na noc, ale lubią sobie rozstawić. No dupa, Jasiu. No trudno. Może w Maroko dostaniemy, bo tam już potem zimno będzie na północy Maroko. No trudno. Podjedziemy jeszcze do Decathlonu, ale ja to raczej wątpię. Ty sobie wyobraź, ile to jest składania, rozkładania. Przecież oni to wszystko zabierają przecież na noc, nie? Co myślisz, że co tu śpi? Gdzie śpi? W tych butach? Chyba, że w środku tam kładzie się i śpi. To by mu i tak rozkradli, jakby spał. Tak więc to nie jest tak. Czy tutaj są jakieś godziny, kiedy nie ma trafiku, takiego ruchu, nie? Bo to godziny szczytu tutaj trwają w Dakarze 24 godziny na dobę. Coś mu się tam zepsuło? Przecież go nie dotknąłeś. A nie, ten drugi. Ja tu się kłócą. Czy ten mu nie dotknął? Wózkiem jechał. No ale nic mu nie zrobił.
Nic się nie stało. No matko, znów będziemy stać. Czy 15 minut, czy co? Potem się okazuje, że 50 jest zamiast 15 minut. Są namioty, jenny. Przyjechaliśmy do największego Decathlonu, bo to są trzy. Ile to kosztuje? 85 tysięcy. Poczekaj, tu są jakieś mniejsze, 58 tysięcy. I są te lampki, ja chcę te lampki, co żeśmy mówili. Poczekaj, trzeba zobaczyć, jaki to jest w ogóle namiot. Zobacz, jakie są to rozmiary, bo też dużego my nie możemy mieć. 10 na 130. Wielki. No właśnie. Nam by potrzebny był taki malutki, malutki. Ale popatrzcie, są. Tak więc jednak da się. A ja chciałam taką lampkę. Chyba taką, albo taką podobną. Bo widziałam u jednego podróżnika. I tak fajnie one świecą na taki ciepły kolor. Ja nie lubię tych naszych świateł, bo mamy tak no fajnie do gotowania, ale jest tak potem wieczorem to fajnie coś takiego zaświecić. Ile to kosztuje? 8,5. O, tu jest jeszcze inny. Za 44 tysiące, to może to. O, 130 na 20, anyway. 130 na 20. Nie kupimy innego, bo one są, muszą być na człowieka. No wiem, że na człowieka. No. No wiecie co, no nie wzięliśmy tego namiotu, bo nam chodzi o to, żeby nie tylko, że nie może być duży też, ale żeby się łatwo rozkładał, nie? Najlepsze są takie, wiecie, jak na plaży, takie kwadratowe nawet, nie? Bo to by wystarczyło, tak? Żeby się po prostu, bo tam Tobi i Afri będą spać, nie? Tak więc, żeby tak jednym ruchem otworzyć, nie? Jak są teraz te takie, co wiecie, jak ten, co mamy na prysznic, tą kabinę prysznicową, to tak, wiecie, otwierasz z tego pudełka i to tak wystrzeliwuje i już jest otwarte. No nie będziemy się bawić dziennie, wiecie, w rozkładanie i składanie namiotu, no. No szkoda trochę. No nic. Ale póki co to wszyscy śpią, o. Afri tam. Nie widać nawet jej. Może tutaj, no nie widać, no nieważne, no. A Bella tutaj ze mną, o. Proszę bardzo, Bella. Uwaga. Uwaga. Nie, 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 nie. Nie, 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 jak ciężko. Uwaga, uwaga. Dobra, podejście numer 50. Tutaj jest pełno krabów i niektóre są ogromne. Mają tutaj takie duże dziury. A co ty masz tutaj? Co ci tu wisi? Boże, z tymi dziećmi. Wszystkie się pochowały tutaj po dziurach, ale zobaczcie. Poczekaj, mała, żeby cię nie uciął. O, widzicie? Jaki tu wielki sztypce ma. A, nie będę mu przeszkadzać, ale naprawdę są duże. No, idziemy. Idziemy na wycieczkę. Chodźcie, dzieci. Idziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. Tylko my bierzemy trzy misie. No, i nie w teczkę, tylko idą same. Dobra. Chodźcie. Codziennie sobie robimy wycieczki teraz nad morze.